11 marca 1974 roku po ciężkiej chorobie nowotworowej, zaopatrzona świętymi sakramentami, w 78 roku ziemskiego życia odeszła do wieczności świętej pamięci pani Stanisława Leszczyńska. Osoba sługi Bożej, bohaterskiej położnej w obozie zagłady w Oświęcimiu, najczęściej kojarzona jest ze słowami, które wypowiedziała do obozowego lekarza doktora Mengele. Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. 50. rocznica śmierci sługi Bożej wpisuje się w historię naszej archidiecezji. Dzisiaj o godzinie 14:00 Jego Eminencja ksiądz kardynał Grzegorz, arcybiskup metropolita naszej archidiecezji, w obecności księdza arcybiskupa seniora Władysława i biskupów pomocniczych, duchowieństwa i wiernych zgromadzonych w auli seminaryjnej, dokonał uroczystego zamknięcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu naszej archidiecezji. Ostatnia stacja dzisiejszych obchodów związanych z 50. rocznicą śmierci jest sprawowana tutaj, w macierzystym kościele świątyni sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Warto nadmienić, że w tej świątyni przyjęła ona sakrament Chrztu Świętego. Tu w tej świątyni przystąpiła do pierwszej spowiedzi świętej przed pierwszą komunią świętą. Tutaj również otrzymała sakrament bierzmowania i w tej mariackiej świątyni również zawarła związek małżeński. Pragnę na początku tej uroczystej celebry bardzo serdecznie powitać wszystkich tu obecnych. Witam w imieniu was tu obecnych, księdza kardynała, który będzie przewodniczył tej uroczystej celebrze. Niech mi będzie wolno powitać także księdza arcybiskupa seniora, pierwszego metropolitę naszej archidiecezji. Witam, pozdrawiam księdza biskupa Marka, biskupa pomocniczego. Pragnę usprawiedliwić absencję księdza biskupa Ireneusza, który też o tej godzinie w parafii świętej Katarzyny w Zgierzu przewodniczy mszy świętej z racji nawiedzenia tej świątyni przez relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Pragnę powitać księdza doktora Andrzeja Scombera, który był związany z beatyfikacją błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Witam i pozdrawiam przybyłych tutaj księży z naszej archidiecezji i spoza granic archidiecezji, piastujących różne godności, urzędy, czy też posiadające różne tytuły naukowe. Witam i pozdrawiam obecne siostry zakonne, pozdrawiam brać klerycką. Witam przedstawicieli władz naszego miasta. Witam i pozdrawiam i dziękuję za obecność pocztów sztandarowych. Witam lekarzy, położne, pielęgniarki. Witam i pozdrawiam wszystkich tutaj was tak licznie obecnych w tej mariackiej katedrze, bo tak kiedyś ten kościół nazywano. Dziękuję za liczne wam przybycie, zaś księdza kardynała proszę o przewodniczenie tej uroczystej mszy świętej, gdzie intencją zanoszoną przed tron Boży jest prośba o dar rychłej, oczekiwanej przez nas wszystkich beatyfikacji sługi Bożej świętej pamięci pani Stanisławy Leszczyńskiej. Chciałbym jeszcze dodać jedno. Bardzo serdecznie witamy wszystkich członków rodziny pani Stanisławy, którzy dzisiaj się
tutaj pojawili w Łodzi, byli na zamknięciu procesu, a teraz modlą się też z nami tu w tym kościele.